Ciao, witam Was komuś, w kolejnym odcinku Strowa. oczywiście widzicie Luxion. Luxion wylądował jak co mniej więcej dwa tygodnie, zawsze w piątek, pamiętajcie. I co teraz? Jest piątek, więc jak komuś brakuje monetek, to oczywiście jest Dragon Day, więc możecie sobie podłapać troszkę monetek. Dla osób bez premki są to. Podwójne, a z premką są potrójne aż. No i to też liczy ten dzienny bonus, e, więc warto przynajmniej ten jeden challenge sobie w piątek zrobić. Oczywiście wykonujcie e, co tydzień tomy na 25 i 15 monetek, to jest 40 monetek, więc warto to zrobić. A my już zobaczmy, co w tym Luxionie jest. E, Trovian Sale e, wygląda na to, że jest nietrajdowalny. E, Trowian Sale. O tak, ja chyba go z jakiegoś pakietu miałem, nawet nie pamiętam. No w każdym razie tylko 15 monetek za 10 mastery, no więc całkiem się opłaca. E, dalej. SS Strowian też powinienem mieć, mam. E, no i też nie mogę go, widzicie, kupić, więc te rzeczy są. Nie da się inaczej ich zdobyć, jak tylko tutaj od gry kupić. Nie da się ich na margiecie. Więc polecam sobie te dwie rzeczy kupić za monetki. 50 mastery za 80 monetek to jest całkiem dobry deal. Dobra, dalej. Booster Seed też powinienem mieć. Mam. To już się da kupić i to tylko za 97 tysięcy fluksa, więc polecam za Fluxa. Dalej. To też mam, ale patrzcie, to dajesz 100 mastery, więc całkiem w porządku. I tylko za 230 tysięcy fluxa. Więc też polecam sobie kupić to za za fluxa, bo szkoda. Naprawdę szkoda 200 monetek. Naprawdę. Uwierzcie, szkoda. E, dalej. Arcanium e, Steamboat. Też mam, niestety. Arcanium Steamboat. 93 tysiące, a tutaj 80 monetek. Więc polecam kupić to za fluxa. Oczywiście, luksy nowe style. To kto nie ma... Kto nie ma to brać, no ja niestety mam wszystkie i mam jeszcze 5 w zapasie, więc nie kupuję. Pound Brilliance kompletnie nieopłacalne za 1,25 monetek. Nieopłacalne, nie kupujcie tego pod żadnym pozorem. Zróbcie sobie tą na to, róbcie sobie, tutaj powinno być w tygodniowym. Zobaczcie, 7 za jedną klasę jest. 7 tutaj, 7 tutaj. 21 co tydzień dostajecie za friko, a tutaj każę wam płacić za 1, 25 monetek. A co tydzień dostajecie z rankingów 21. Więc nieopłacalne kompletnie. No i oczywiście dusze. Więc yy, zaczynając od końca, tak, tak naprawdę, yy, trzeba zacząć od dusz. Trzeba zacząć od dusz, które są na samym końcu. Ale jeśli nie macie tego smoka, to oczywiście pierwsze co robicie, kupujecie dusze. Potem, co za monetki. No, te dwie rzeczy, prawda? Te dwie rzeczy za monetki, nie jest to dużo monetek, więc polecam, to jest w sumie 60 mastery, bardzo Wam się przyda, no i tutaj w dowolnej kolejności już te trzy rzeczy, e, po prostu za fluxa sobie kupcie, e, myślę, że warto zacząć od skrzydełek, 230 tysięcy, 230 tysięcy tylko, a aż 100 mastery to daje, więc no, w tej kolejności bym to zrobił, e, no i na koniec oczywiście e, luksjonowe style. Jeśli wam styknie jeszcze, monetek tak, to luksjonowe style na samym końcu, bo one są zawsze a nie jest ich znowu tak dużo, żeby sobie z nimi nie poradzić, są w każdym luksjonie. Więc pierwszy sobie ogranicie resztę, i na samym końcu te luksjonowe style, a tutaj pod żadnym pozorem nie kupujcie tego Bound Brilliance, bo jest kompletnie nieopłacalne. A tak ogólnie rzecz biorąc, to jest do bani, bo nic u niego nie kupię. To tyle w tym odcinku. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym. Zawsze się przemyślcie co kupujecie, zanim klikniecie. Do następnego.